Mina premiera Morawieckiego, jaką obdarzył pana Macierewicza, jest przedmiotem niekończących się analiz w internecie. Ten krótki filmik można oglądać bez końca, bo tak naprawdę końca nie ma. Urywa się w najciekawszym momencie i nie wiadomo, czy pan premier pociągnął z główki w latarę pana Macierewicza, czy nie. Scenkę ogląda się lepiej niż czterech pancernych i psa. To jest jak pięciu pancernych i żyrafa. O. Pan premier zrobił taką minę, że gdyby wzrok zabijał, to po panu Macierewiczu zostałby tylko głęboki lej. Taką minę ma ojciec, kiedy mu syn w niedzielę przed spaniem mówi, że na jutro potrzebuje do szkoły fioletowej bibuły, kartonu i plasteliny na plastykę. O co by panu poszło? Nie wiem, może Antoni Macierewicz powiedział do Mateusza Morawieckiego coś w stylu, jak mąż, no nie wiem, tam w przypływie nieodpowiedzialnej szczerości mówi żonie w walentynki, że przytyła. No z tego już się nie wycofasz. Od tego nie ma odwrotu, cokolwiek później powiesz. Jesteś na polu minowym i jak się nie odwrócisz, nogi upierniczy. Pewnie pan Macierewicz wspomniał może coś w przypływie niezdrowej szczerości o Polskim Ładzie. I może kamera uchwyciła moment, kiedy pan Morawiecki zdał sobie sprawę, jaki naprawdę jest Polski Ład i się wściekł na pana Macierewicza. Nie wiemy tego, nie wiemy. W każdym razie obłęd w kołach zbliżonych do władzy rośnie, a scena z cmentarza z miną pana premiera wskazuje na to, że jak dojdzie to do czego, to nasi w żadne pozwy się nie będą bawić, tylko będą się po prostu, no, napierniczać.